Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej na stałe zagościł w kalendarzu imprez organizowanych przez gminę Łużna. Kolejna jego edycja odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół w Szalowej. To już kolejna edycja konkursu ekologicznego organizowana przez naszą szkołę. Jest to trzeci o zasięgu powiatowym, ale ogólnie jest już ósmy, który szkoła organizuje, bo wcześniej były to konkursy międzygminne. I jak co roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W eliminacjach gminnych, w poszczególnych gminach wzięło udział 41 szkół, z czego do etapu powiatowego zakwalifikowało się 11 szkół. A jak wskazują wyniki dzisiejszego konkursu, ta część powiatowa była bardzo wyrównana, ale świadczyła także o wysokim poziomie tego konkursu. Cieszę się, że mogliśmy uczniów nagrodzić za ich trud, także opiekunów, i mam nadzieję, że konkurs jeszcze będzie w roku przyszłym. Szczególne słowa uznania należą się wójtowi gminy Łużna, Kazimierzowi Krokowi, oraz dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łużnej, panu Marianowi Skowronowi, za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tak cennych nagród. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, a przez to podnoszenie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie młodzieży na problemy środowiska naturalnego. Jestem ogromnie zadowolony z tego typu inicjatyw, ponieważ uważam, że wydaje taką zasadę, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Wiemy, że sprawy związane z ochroną środowiska, z ekologią są bardzo istotne. Planeta ulega ogromnej degradacji i uświadamianie młodzieży od najmłodszych lat, już przedszkola, a tutaj w tym wypadku szkół podstawowych, jest fantastycznym przedsięwzięciem i gratuluję tutaj dyrekcji szkoły, władzom samorządowym pomysłu, ponieważ ten konkurs nie sprowadza się tylko do wiedzy teoretycznej, ale jest on rozbudowany o wiedzę praktyczną. W tym roku był bardzo dobry pomysł tak zwanego toru, gdzie były doświadczenia różne. To, na co należałoby zwracać największą uwagę. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi upominkami, a zwycięska szkoła z Moszczenicy z rąk fundatora nagród, wójta gminy Łużna Kazimierza Kroka, otrzymała nowoczesny laptop.